Dobrze, kochani, więc teraz chciałbym, żebyśmy już zawęzili temat mówienia Boga do nas. I bardziej już to doprecyzowali jeszcze, tak żebyśmy mieli jasne odpowiedzi. Teraz tak. Pierwszy, ja będę teraz też dyktował fragmenty Pisma Świętego. Chciałbym, żebyście sobie zapisywali i potem je sobie rozważali. Pierwszy list do Tymoteusza, 4, rozdział 1, werset. Mamy tutaj informację o tym, że Duch Święty mówi wyraźnie. A więc głos Boga jest wyraźny. Pierwszy list do Tymoteusza, 4:1. Głos Boga jest wyraźny. Duch Święty nie mówi do nas niewyraźnie. Słowo wyraźny, to znaczy, że On mówi w sposób łatwy do zaobserwowania lub usłyszenia. Druga rzecz dotycząca słowa wyraźny, to jest to, że wyraźny to jest w taki sposób, że nie ma żadnych wątpliwości. A więc Bóg mówi do nas wyraźnie. A więc wszystko, co jest niewyraźne, to nie jest od Boga. Bardzo jasno i klarowo. Niewyraźnie, nie od Boga. Niełatwe do zaobserwowania lub do usłyszenia, nie od Boga. Jakieś wątpliwości na pułapie prawdy, nie od Boga. W ogóle zamykamy temat. Wiecie, co to pokazuję wam niesamowitą prostotę słyszenia. Druga rzecz ważna dla nas jest zapisana w Księdze Jeremiasza 7:13. Jest napisane, że Bóg mówi nieprzerwanie i nieustannie. Nieprzerwanie i nieustannie. Nie ma przerw w mówieniu Boga. Czyli nie ma jakichś okresów milczenia Pana. Ludzie mówią, Pan do mnie już długo nie mówi. Nie ma czegoś. Przechodzę czarną noc duszy teraz. Albo takie teraz, takie stwierdzenie też protestanckie na przykład. Mam czas pustyni. Co to w ogóle jest? No na pustyni są. Namaszczenie mudżahedina w ogóle. Człowiek pustyni. Nie ma na jakiej pustyni w ogóle jest ten człowiek. I teraz dalej. Pierwszy list Piotra 4:11 pokazuje nam to, że Duch Święty mówi tak, jak mówi Jego Słowo Nowego Przymierza. To oznacza, że Bóg nigdy, podkreślam, nigdy nie będzie do ciebie mówił czegoś innego niż ogólnie przekazana informacja na pułapie Nowego Przymierza spisana w Piśmie Świętym. I nie działa to w odwrotną stronę, bo ja chcę teraz pokazać, ja mówiłem o tym, kiedy mówiłem o temat Biblii, ale teraz chcę podkreślić to jeszcze raz. Duch Święty nie mówi nigdy inaczej niż spisane słowo Nowego Przymierza w szerokim aspekcie tego zjawiska, bo to nie chodzi o to, że on mówi tak, jak tam jest napisane, werset po wersecie, czy coś tam, to trudno. Natomiast z drugiej strony nie oznacza to, że kiedy my czytamy Biblię, tak, to teraz wszystko to, co my przeczytaliśmy, tak, to jest bezpośredni głos Boga do nas teraz. W ogóle jest nieprawda. Tak nie działa. Tak jak jest kwadratem i prostokątem. Rozumiecie, że każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem. I teraz pierwsza rzecz. W Ewangelii Jana 16:8 ona jest zapisana. Duch Święty mówi poprzez wewnętrzne przekonanie. I to jest temat,
który zamyka mniej więcej 80-90% mówienia Boga do człowieka. Czyli najkrócej powiedziawszy, głos, ten główny głos Boga do człowieka, i oczywiście już znamy ton głosu Boga, już wiemy, że pierwsza informacja w ogóle, na podstawie której w ogóle Bóg mówi, to jest nasze pragnienie. I teraz, kiedy mówimy o tym precyzyjnym głosie Boga, to mówimy o wewnętrznym przekonaniu. Kochani, to jest bardzo ważna informacja, ponieważ chrześcijanie, myśląc o głosie Boga, myślą przede wszystkim o tym, że w ich głowie pojawia się jakiś głos i że ten głos do nich mówi. Tak ludzie myślą. Ogromna ilość ludzi tak myśli. To nie tak działa. Wewnętrzne przekonanie to jest rzecz, która, jak to święty Paweł kiedyś ładnie powiedział, byłem w trzecim niebie i słyszałem niewypowiedziane słowa. Wewnętrzne przekonanie jest bardzo, to jest taka bardzo subtelna informacja. Dlatego powiedziałem wcześniej, że łatwo zagłuszyć głos Boga. Bo wewnętrzne przekonanie łatwo zagłuszyć. Ja mam takie przykłady. I chciałbym się odwołać do waszego doświadczenia. Idziecie gdzieś sobie, tam jedziecie samochodem i wewnętrzne przekonanie, weź tam skręć. No ty nie skręciłeś, pojechałeś dalej, bo zabłądziłeś. Przypominasz sobie później? Kurczę, chciałem skręcić. I te chciałem skręcić, to był głos Ducha Świętego. Jesteś mistrzem w zagłuszaniu? Jak najbardziej, bo ja też. Słuchajcie, to jest szok, to jest masa. Masa informacji od Boga, każdego dnia. Masz przekonanie. Patrzysz na człowieka? Patrzysz na człowieka? W ogóle wiesz, pierwsza informacja? Kłamie. No ale przecież to kłamie, przecież jestem chrześcijaninem. Zobaczcie, co cię załącza. Załącza cię humanizm, załącza cię religia, rozumiesz? Nie no, w życiu nie kłamie, to ja sobie tutaj roję w ogóle. Poszedłeś głębiej w temat, okazało się, że kłamie. Wiedziałeś. Kto ci powiedział? Duch Święty. Posłuchajcie, to jest bardzo subtelny temat. On tak mówi przez cały czas. Wyraźnie. Nieustannie, każdego dnia, do najdrobniejszych rzeczy. Idziesz sobie do marketu, przechodzisz przy półkach, odwracasz się, patrzysz, coś tam jest do kupienia. I taka subtelna w ogóle informacja, nie wiesz tego. A ty przecież bierzesz, bo jest dobra cena. Przyniosłeś, patrzysz, przeterminowane. Kto ci mówi? Duch Święty. Olałeś jak najbardziej. Przecież jesteśmy mistrzami w olewaniu tego, co on mówi. Posłuchajcie, to jest, chcę wam pokazać masę tego zjawiska. My myślimy, że to jest coś takiego, że my się modlimy i teraz przychodzi jakiś głos. O, Jan jest Pan. Tak mówią. Kiedyś byłem w takim kościele, człowieku, tam była jazda, człowieku, wchodzę do tego kościoła. Zielonoświatkowy, jakiś taki stary kościół, za mnie zaprosili, żeby złożyć świadectwo. I my usiedliśmy koło tych starszych zboru i tam taki jeden artysta, człowieku, normalnie z nami mówił, normalnie do nas mówił. I oni w pewnym momencie zaczęli śpiewać. Oni takie archaizmy tam śpiewali, takie, mieli śpiewnik starego pielgrzyma, takie coś mieli. Taką książeczkę. I oni śpiewali z tej... Ja patrzę, ten gość, co taki do mnie... Raptem zaczął śpiewać i mu się głos zmienił. I on takim właśnie głosem... Ale jadka. Mówię, wiesz, o co chodzi? Bo to niektórym się wydaje, że takie coś, to że to jest niebiańskie. Że tak rozumiesz, w niebie tak się śpiewa. Ja zawsze mówię, że w niebie troglodytów nie ma. Także chodzi o to, że... Co to jest przekonanie, przyjaciele? Przekonanie to jest czyjeś przeświadczenie o prawdziwości jakiejś opinii. A więc głos Boga do nas to jest wewnętrzne przekonanie. Czyli przeświadczenie o prawdziwości jakiejś opinii. Czyli przychodzi do nas jakaś informacja zupełnie niewerbalna. Skąd? Nie wiemy skąd. I my jesteśmy dziwacznie przekonani, że jest to coś prawdziwego. I my się musimy tego nauczyć.
Dlatego ja chcę, żebyście się uczyli słuchać Boga. Więc uczenie się. Każdego dnia, od rana do nocy, w sprawach małych i dużych. Mam z lewo zmywak taki, dwie komory. W tej komorze nawalone tych rzeczy. Kieliszek taki po winie wstawiłem tam. A ja mam takie coś, że ja tam wody w to nalewam, żeby to odmiękło w ogóle tam wszystko. Ja we wszystko leję. Leję sobie tę wodę po tych rzeczach tam wlewam. W ten kieliszek też leję, no nie? I taki wiesz, myśl. W ogóle nie lej wody w tej kieliszek. Nie, no przecież. No nie mówi do mnie Bóg. O tym, żeby wody nie lać do kieliszka tego. Więc leję. Przewrócił się i zbił. Rozumiesz? Ty. Kurczę, bo ja mam w ogóle, ja zawsze mówię tak. My się musimy nauczyć, tak? Czym jest w ogóle pokuta. Ja to pokutuję. Ja pokutuję. Przychodzę Boga, mówię, przepraszam cię, w ogóle olałem cię. Zmiłuj się nade mną. Olałem temat. Cóż jestem za kretyn w ogóle? Co to za zjawisko jest w ogóle? Zobaczcie, jak to łatwo przychodzi. Tyle czasu chodzę z Bogiem. Ale przez cały czas, rozumiesz, ulegałem takim rzeczom. Ja na przykład nie chcę tego w swoim życiu. Ja sam, bo to, co ja do was mówię, to nie jest to, że ja jestem w tym mistrzem świata. Chodzi o to, że ja w tym żyję i tego też się uczę. Natomiast dzisiaj wiem, że to jest jedyne słuszne, co ja mówię. To jest jedyne słuszne. Rozumiecie? To jest wewnętrzne przekonanie. I nie ma tutaj rzeczy, to są małe czy wielkie rzeczy. Te same wewnętrzne przekonanie dotyczy rzeczy małej, takiej jak kieliszek w moim zlewo zmywaku, jak i tego, że mam założyć kolejny kościół w jakimś mieście. Wewnętrzne przekonanie. Kiedy zakładaliśmy kościół w Wałbrzychu, wiecie, jak założyliśmy kościół w Wałbrzychu, ja wracałem z takiej dużej ewangelizacji, gdzie autobus ludzi wieźliśmy na ewangelizację do Krakowa i wracałem tym autokarem ludzi, bo wzięliśmy od nas autokar i cały autokar wieźliśmy ludzi, żeby tam ewangelistę głosił, jakkolwiek. I wraca z nami taka moja znajoma. Kobieta około 60 lat. Ona była, ja ją poznałem wcześniej, ona była wstawiennikiem moim osobistym, mojej służby wstawiennikiem. Tereska. Niejaka. I ta Tereska wraca z tego Krakowa do Warszawy, bo tam do córki jechała. Ja tak siedzę koło niej. Telefon przyjdzie. Chyba tam brzęczy. To mój. Patrz. Nie mój. Nie, to nie mój. Ja mam taki dźwięk w telefonie, że Jezus jest Panem, a diabeł frajerem. Taki mam dźwięk. On czasem brzęczy, bo jak tego nie ustawię tutaj. I słuchajcie. I ona tak, ja mówię, co tam u ciebie, Tereska? I ona mi opowiada o tym, co u niej jest. Tereska była wtedy po pierwszym rozwodzie już i była w trakcie drugiego rozwodu. Opaprane życie totalnie. Nawrócona 20 parę lat. Rozumiem, pokrzanione wszystko w ogóle, wiesz, nie? I ona mi tam opowiada o tym, wiesz, mówi Artur, tak, mówi, kurczę, gdzieś się w tym pogubiłam wszystkim, tak. A ja tak siedzę, koło nie na tym siedzę, nie? I mówię, jakieś takie mam wrażenie, Tereska, że ty jesteś człowiekiem, co by założył kościół w tym Wałbrzychu, tu byś była w dobrym miejscu. Ona na mnie się odwróciła, mówi, Artur, ja sobie nie potrafię poradzić z własnym życiem. Jeśli nie umiem zebrać do kupy. Ja jestem w trakcie drugiego rozwodu w moim życiu. Ja mówię, wiesz co, Tereska, rozważ tą rzecz. Dzisiaj Tereska jest pastorem kościoła w Wałbrzychu, nazywa się Dom Modlitwy. Mają swój budynek. Rozumiecie? Głoszą Ewangelię. Uzdrawiają chorych. Zapędzają demony. Rozumiecie? Tereska.
i wewnętrzne przekonanie. Wewnętrzne przekonanie. Czyjeś przeświadczenie o prawdziwości jakiejś opinii. Tego szukaj. Co to jest przeświadczenie? Pewność w stosunku do kogoś lub czegoś. Szukaj pewności. Przychodzi coś do ciebie i ty jesteś tego pewny, chociaż jest to absurdalne, niewykonalne. Ale znasz obietnice Boże z tym związane. Ale wiesz, że to jest możliwe dla Boga. A skoro jest to możliwe dla Boga, to jest to możliwe dla ciebie. I przychodzi to właśnie do ciebie teraz. To jest wewnętrzne przekonanie. Pewność to wiara w prawdziwość i słuszność czyjejś opinii. Rozumiesz, jak to jest ważne? Przychodzi do ciebie jakaś bryła informacyjna, która jest w ogóle czasami tak nierealna, że się w pale nie mieści, ale jednak ma potwierdzenie w Bożym Przymierzu, ale jednak jest opisana jako rzecz, która możliwa jest do zaistnienia, ale jest to związane z twoimi pragnieniami. Więc co to jest? To jest informacja od Boga. To jest Jego głos. To wewnętrzne przekonanie. Nie lekceważ tego. Nie zatwardzaj się na to. Pójdź za tym. Jest w tym jakiś potencjał odwagi. Jest w tym jakaś siła. Chociaż wokół jest chaos. Chaos. Natychmiast diabeł przychodzi i mówi: nie, nie, nie rób tego. Nie rób, przecież Jezus cię zawali. Zostań, zostań. A tutaj gdzieś w środku pulsuje jakaś pewność. Jakaś pewność. Na zewnątrz jest strach, ale tu jest jakaś pewność. I przychodzą ci myśli, przecież zawsze o tym marzyłem. Przecież w ogóle ja tego chcę. Panie Boże, czy to jest możliwe, że to ty do mnie mówisz takim małym, cienkim głosem? Takim słabym? Ale powoduje tu jakąś pewność we mnie. Jakieś przekonanie wewnętrzne. Wszyscy mówią coś innego. Wszyscy mówią: nie bierz tego samochodu, nikt nie kupuje samochodu, w którym silnik bierze olej. Nikt tego nie robi. Nie rób tego, Artur, nie rób tego. Ja non stop słyszę od ludzi: nie rób tego. Nie rób. Ja mówię: dobrze zrobię. Bo mam wewnętrzne przekonanie. Mam wewnętrzne przekonanie. A więc głos Ducha Świętego to wzbudzanie wiary w prawdziwość lub nieprawdziwość każdego zagadnienia. Oto pierwszy głos Boga do ciebie. To wzbudzanie wiary w prawdziwość lub nieprawdziwość jakiegoś zagadnienia. Rozumiesz? To jest głos Boga do człowieka. Oparty na prawdzie, zgodny z twoimi pragnieniami, zgodny z nowym przymierzem. Rozumiesz? To. Tak się chodzi w słuchaniu Boga. Druga rzecz. Drugi. Jakby stopniując częstotliwość głosu Boga do człowieka. Opisany w Ewangelii Łukasza 24, 44, 45. Ewangelia Łukasza 24, 44, 45. Duch Święty mówi przez objawienie ze swojego słowa na pułapie Nowego Przymierza. Zaznaczam, że jest to dopiero na drugim miejscu. Na drugim miejscu. Dlatego ja tyle ludzi nauczam, żeby Pismo Święte było w odpowiednim miejscu. Bo ludzie mówią: przeczytamy w Piśmie. Ja mówię: dobrze. Ale to jeszcze nie oznacza, że to jest głos Boga. Najpierw wewnętrzne przekonanie. 80-90% twojego życia będzie związanego z głosem przekonania. Następnie to jest objawienie z Pisma. Dlatego Pismo musisz znać. Ale posłuchaj, objawienie z Pisma nigdy nie będzie
tak? Sprzeczne z wewnętrznym przekonaniem. Czyli tak naprawdę przychodzi objawienie z Pisma i automatycznie przychodzi na nie wewnętrzne przekonanie. Po prostu. I trzecia rzecz. Jeżeli chodzi o częstotliwość. Księga Hioba 4:12-13. Duch Święty mówi słyszalnym szeptem w Twoich myślach. To jest dopiero trzecie miejsce. Księga Hioba 4:12-13. A więc mamy wewnętrzne przekonanie jako najważniejsza, pierwsza, zaznaczam, część mówienia Boga do człowieka. Po drugie, to jest objawienie z Pisma na pułapie Nowego Przymierza. I po trzecie, to jest słyszalny szept w naszych myślach. Proszę Was, nie zmieńcie tej kolejności. Okupa chrześcijan ma ciągle szept. Rozumiesz? To nie tak. Szept, on jest zawsze też związany z wewnętrznym przekonaniem, czyli jestem przekonany. I teraz to jest coś takiego też, ja będę zaraz mówił o rzeczach, które są dalej, inne formuły głosu Boga, one są rzadsze, ale też chcę, żebyście zrozumieli, na czym polega rzecz. Wewnętrzne przekonanie jest pewnego rodzaju naszym stylem słuchania Boga. Cały czas on tak mówi, cały czas. Czasami mówi przez objawienie ze słowa, czasami mówi szeptem w naszych myślach. Jest to wszystko uzależnione od pewnych potrzeb naszych. Rozumiecie? Od różnych potrzeb. Często na przykład te rzeczy na siebie się nakładają. Najpierw przychodzi wewnętrzne przekonanie. No ale nie, ty sobie myślisz, że oczywiście, wiecie, jako mistrzowie w bagatelizowaniu tego zjawiska, oczywiście porzucamy wewnętrzne przekonanie. Tak? Ale sobie otwieramy wieczorem pismo, czytamy w piśmie i w ogóle wiemy, że mieliśmy takie przekonanie. Zaczyna to się ze sobą łączyć. Rozumiecie, o czym mówię? Przypomnijcie sobie te rzeczy. To się łączy. Albo czytamy pismo, przychodzi coś z pisma, jesteśmy przekonani, że jest to dla nas teraz, tak? Ale jest to takie mdłe i jakoś nam ulatuje. I kładziemy się spać wieczorem i słyszymy cichy szept. Krysia, co ty tam dziś czytałaś, pamiętasz? Już wiesz. I ty już w ogóle jesteś pewna. Tak? Zobaczcie. Te trzy elementy bardzo mocno ze sobą współpracują przez całe nasze życie, ale są zależne też od tego, co się dzieje w naszym życiu. Chcę, żebyś to zauważył. Bóg to jest czysta mądrość. Czysta mądrość. On odpowiednio rzeczy wprowadza, potwierdza, ugruntowuje. Rozumiesz? I lecimy dalej. Księga Izajasza 6:8. Duch Święty mówi słyszalnym, mocnym głosem w naszych myślach. Rzecz o wiele rzadsza. Ale jeżeli spotkaliście się z tym zjawiskiem, to wiecie, o czym mówię. Jest to jak wewnętrzne uderzenie. Jest to informacja, jak ktoś by ci przylał kijem od środka. Niektórzy by chcieli, żeby tak zawsze było. No tak zawsze nie będzie, bo byśmy długo nie wytrzymali. Rozumiecie? Ale tak jest. Tak? Teraz idź to zrób. Tak? Coś mocnego jest, jakaś siła. Absolutnie jest to zgodne z Twoimi pragnieniami, absolutnie jesteś przekonany, absolutnie jest potwierdzenie na tym w piśmie, bo to wszystko z sobą się wiąże. Ale jest to jakieś silne. Czasami trzeba silniej. I On wie, kiedy trzeba silniej. Rozumiesz? Bo czasami przychodzimy w naszym życiu do pewnych miejsc, gdzie dochodzi do przełomów pewnych. I my musimy mieć silniej. I On wie. Ale jest to o wiele rzadsze. Następnie, Dzieje Apostolskie, 9:3-7. Duch Święty mówi słyszalnym głosem z zewnątrz. To są rzadkie przypadki. Bardzo rzadkie. Ale to jest coś, co jest w różnych sytuacjach życia człowieka bardzo potrzebne. Dam Ci przykład. Jesteś tutaj w Polsce, działasz sobie, pracujesz, masz biznes. OK? Wszystko Ci idzie. Może prowadzisz kościół, może służysz. Ale od pewnego czasu, jak sobie włączasz National Geographic i widzisz w ogóle Afrykę, to Ci się chce płakać.
Nie wiesz, co się w ogóle dzieje. W ogóle chętnie oglądasz safari. Wchodzisz do netu, wrzucasz sobie mapę Afryki, przyglądasz się w ogóle. Masz jakieś w ogóle dziwne zajawki. Raptem chodzisz po ulicach i rzucają ci się w oczy miejsca, gdzie można kupić ubrania z Afryki. Przyglądasz się na czarnych. Coś w tobie się wzbudza. Zaczynasz dobrze myśleć o Afryce. Zaczynasz myśleć, czy nie wyjechać tam na wakacje. Może myślisz, że w tym roku byśmy pojechali może na wakacje do Afryki. Zaczynasz myśleć o tym, nie? I raptem, któregoś dnia, słyszysz głos, tak? Jedź do Afryki. No już wiesz, że zamkniesz biznes. Rozumiesz? Przekażesz kościół. I wyjedziesz do Afryki. Nie zrobiłbyś tego, gdyby przyszło tylko wewnętrzne przekonanie. Nie zrobiłbyś tego, gdybyś tylko przeczytał w piśmie. Nie zrobiłbyś nawet tego wtedy, kiedy by ci się dochodziło w głowie od środka. On użył potężnej stymulacji. Czasami tak robi. Tak było ze świętym Pawłem, który jechał niszczyć kościoły w Damaszku, tak? Jak rąbnął go głos z nieba, to spadł z konia i oślep od razu. Niektórzy myślą, że tak można codziennie. Byśmy zwariowali, gdybyśmy tak byli. Dalej. Księga Hioba 33, 14, 16. Duch Święty mówi przez sny. On mówi przez sny. To nie oznacza, że każdy sen jest od Boga. Rozumiecie? Nie każdy sen jest od Boga. Ale są sny, które są od Boga. Pierwsza rzecz, żeby rozważyć, czy sen jest od Boga, to są rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Czy my w ogóle mamy potwierdzenie, tak, w Nowym Przymierzu w tych sprawach? Dwa, czy my mamy wewnętrzne przekonanie do tego? Czy to jest zgodne z naszymi pragnieniami? Następna rzecz jest taka, że sny od Boga są bardzo wyraźne. Pamięta się je i pamięta. One są w głowie i są, rozumiesz? Inne się zapomni, po prostu odpadną, a te się pamięta. Absolutnie jestem przeciwnikiem czegoś takiego, jak teraz, jak to jest w kościołach, że są kluby wykładania snów, rozumiesz, czy inne rzeczy. Kiedyś ewangelizację zrobiliśmy w jednym mieście, przyjechały takie dwie aparatki, proszę Ciebie, z tego. Skąd one były? Z Kalisza, proszę Ciebie, albo tutaj, z Kielc, tego człowieku, Wieczernika. To takie pogięte po prostu rzeczy, rozumiesz? I przyjechały, tam usiadły, sobie krzesło postawiły i napisały sobie, proszę Ciebie, wykładanie snów. I one tam sny wykładały. My głosimy Ewangelię, człowieku, ludzie się nawracają, zakonnica się nawróciła, zaczęła mówić innymi językami. Następnego dnia jechała do Lourdes, rozumiecie? Włączyła Hillsong w tym autokarze, proszę Ciebie, głosiła wszystkim tym, co do Lourdes tam jechali Ewangelię. W ogóle wiesz, szok w tramwach, człowieku, na tych ulicach się dzieje, ty. I raptem, która z tych aparatek, ona rozmawia z jednym z liderów tej grupy, z którą my to robiliśmy, bo on przychodzi do niej i mówi tak. Śniło mi się, że łowiłem ryby i złowiłem zdechłą rybę. A tak człowieku od tych snów mówi do niego tak. To oznacza, że ta ewangelizacja nie ma sensu. Bo to wszystkie ryby, co się łowi, to są zdechłe. Tutaj. Ty. I oni już stracili werwę. Człowieku, namiot mieliśmy wynajęty, ten wielki w Zakopanem. Kupa ludzi przyszła do Jezusa w tym namiocie. Tylko tych, których naliczyłem, którzy byli uzdrowieni natychmiast, bo 56 osób. Kręgosłupy się ludziom prostowały, tak? A ta człowieku mówi, że ona rybę zobaczyła, że ten zobaczył rybę i ona zinterpretowała. To są chore rzeczy. Chore rzeczy. Bo sny, one są z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że w ogóle nasz mózg produkuje różne rzeczy. Po drugie, możemy się najeść na przykład czegoś tłustego, na nas też mamy sny. Możemy obejrzeć głupotę, jakoś i też mamy. Możemy przeżywać coś, tak? Ale są sny od Boga. Szczególnie ludzie, którzy są proroczo prowadzeni, są wstawiennikami, bardzo często mają sny. Moja żona jest prorokiem, ona na przykład wstaje, jak ona mówi sen, ona tam nie opowiada mi snu, proszę Ciebie, o, spadł liść na kogoś, proszę Ciebie, tam mu urwało nogę, to oznacza to, czy tam, to są bzdury. Ona mi jasno mówi, nazwisko, tak, tak i tak, tak, tak i tak. I my często na przykład dzwonimy do ludzi i mówimy, słuchaj, jest tak, tak, tak i tak, nie? Jasno i klarownie. Bo Bóg mówi wyraźnie. Nie w zagadkach. Istnieje coś takiego, jak wykład duchowy snu. Jakoś jest. Ale nie polega na tym, że się każdy sen wykłada.
bo są sny, które nic nie znaczą. A jak je wyłożymy, to dopiero narobimy bałagan. Tak, ale istnieje też tak jak wykładanie snów jak najbardziej. Są ludzie, którzy są obdarowani proroczo, funkcjonują w darze rozróżniania duchów. Ja sam sobie przychodzi ktoś do mnie i mówi, słuchaj, miałem taką i taką rzecz. Ja na przykład w ciągu kilku sekund wiem, czy sprawa. Tak. Dalej, Dzieje Apostolskie 11:5. Duch Święty mówi przez wizję wewnętrzną. Czym jest wewnętrzna wizja? Wewnętrzna wizja to jest pewnego rodzaju wewnętrzne obejrzenie sytuacji. Tak jakby ci ktoś film wyświetlił w środku. Ty coś widzisz. I to jest nie w czasie snu, tylko w czasie normalnego funkcjonowania. Tylko że to jest w środku. Stoisz, patrzysz na słup, a w środku w tobie odkrywa się pewna rzecz. Czasami są to krótkie rzeczy. Czasami na przykład słowo wiedzy objawia się w ten sposób. Ludzie widzą różne przedmioty, różne zwierzęta. Czasami ludzie, którzy są obdarowani na pułapie słowa wiedzy czy daru rozróżnienia duchów i kiedy powiedzmy usługują, oni przychodzą i mówią: Artur, widziałem węża u dziewczyny na głowie. No to podchodzę, zrywam tego węża, raptem patrzę, hop, zniknęła jej jakaś tam choroba, prawda? Coś takiego się wydarzyło. Prawda? Różne rzeczy funkcjonują. Przy różnych rzeczach funkcjonuje to, natomiast to są wizje wewnętrzne i tak mówi też Bóg. Czasami. W księdze Ezechiela 1:1 jest napisane, jak Duch Święty mówi przez widzenia zewnętrzne. Widzenia zewnętrzne są jeszcze rzadszym elementem. Są to wizje na zewnątrz. Raptem przed tobą otwiera się trójwymiarowe kino i zaczynasz widzieć rzeczy różne. Rozumiesz? Ty je widzisz. Jesteś czasami częścią tego zjawiska. Dzieją się z przodu, z tyłu. Jesteś jak w kinie, rozumiesz? Jest jak po LSD jesteś w ogóle. Patrzysz, w ogóle mówi się o tym, że ludzie opadali w zachwycenie w tym momencie, nie? Też takie rzeczy są, takie rzeczy się zdarzają, też tak mówi Bóg. Jest to jeden z jego z form przekazu. Dalej, Księga Jeremiasza 51. Księga Jeremiasza 50:1. I do tego sobie dopiszcie list do Rzymian 12:5-8. Duch Święty mówi przez proroków i innych świętych. I tutaj chcę wyraźnie powiedzieć, bo ja cały czas hierarchicznie to mówię, od tych rzeczy najczęściej się zdarzających, po te najrzadziej. Prorocy, którzy są dziś, to nie są ludzie, którzy mają przychodzić i mówić ci, co mówi Bóg. Nie po to jest prorok. Ja kiedy będę nauczał na temat darów duchowych i urzędów, będę o tym mówił więcej, ale chodzi o to, żebyś to zrozumiał. Czymś innym też jest prorokowanie, niż bycie prorokiem. Ale co to znaczy, że Bóg mówi przez proroków i innych wierzących ludzi? Dlaczego przez proroków najpierw, przez innych wierzących później? Dlatego, że częściej mówi przez proroków niż przez innych wierzących. Rozumiecie? Częściej. Prorocy to są ludzie, prorocy dzisiejszych czasów. Kim są prorocy? Prorocy to są ludzie, którzy odczytują rzeczywistość, która nas otacza, z pułapu duchowego. Rozumiecie? To nie znaczy, że oni znają przyszłość, bo przyszłość, wgląd w przyszłość, to jest duchowy dar, który się nazywa słowo mądrości. I nie trzeba być prorokiem, żeby mieć wgląd w przyszłość. Tak? Oczywiście prorocy mają częściej wgląd w przyszłość niż inni wierzący. Natomiast zadaniem proroka nie jest chodzenie do ludzi wierzących, nie mówić tak, Pan mówi do ciebie tak, i tłumaczenie, i teraz człowiek tak siedzi, jakiś taki człowiek tutaj przychodzi, mówi, był taki tutaj prorok, mówił, tak, mówi Pan. I Pan mówi do ciebie to czy tamto. I Pan mu ten prorok mu powiedział, że Pan powiedział, że on ma właśnie wyjechać na jakąś misję, niech on się szykuje, niech on tutaj już zamyka różne sprawy, a ja go pytam, ty, a ty w ogóle chcesz gdzieś wyjechać? On mówi, cud, ja nigdzie nie chcę jechać. Mówię, no ale mam jechać. Ja mówię, ty, nie masz jechać. Nie masz jechać. Ty nie masz pragnienia nigdzie jechać. Ty nigdzie nie jedź. Co ty jesteś? No bo on mi powiedział, uspokój się. Złam mu nos następnego
Tak, łamanie nosa jest święte. Jest napisane, lepsze są razy przyjaciela niż pokrętwa wroga. Lepiej komuś przylać w Duchu Świętym, proszę Ciebie, niż udawać, że nic się nie wydarzyło. No tak. No przyszedł i mu powiedział, Pan powiedział, jakim prawem? To jest w ogóle niezgodne z jego wewnętrznym przekonaniem, to jest niezgodne z jego pragnieniami, to jest niezgodne w ogóle z tym, co on przeżywa i teraz przychodzi prorok, nie masz tak zrobić. Stój. Jak ja zaczynałem moją publiczną służbę, to do mnie kupę ludzi prorokowało. Oni myśleli, że ja jestem naiwniak, a do mnie można przyjść i powiedzieć mi takie, Pan mi powiedział, ja mówię, Ty. Pana znam. Ciebie trochę też. Uspokój się. Mówię, weź. Jesteś pyszny. Dobrze mówię, jestem pyszny. No. Idę do piekła, jestem antychrystem, ja to wszystko wiem. Daj mi spokój, człowieku. Już to wszystko słyszałem tyle razy. No. Rozumiesz? Idę dalej robić to, co mam robić. Przestań prorokować. Czy grono proroków tak zwężyło? Człowieku, już my nie mówią. Tam się czasami odzywają i wiersze pisze. Rozumiesz? No tak, bo to jest głupota. Jest napisane, Pan z nich szydzi. Prorok nie jest po to, żeby ci mówić, co masz robić. Ale bywają sytuacje, że Duch Święty poprzez proroka ukierunkowuje twoje życie. Wtedy przychodzi do ciebie ktoś i mówi do ciebie, słuchaj, tak, tak i tak. I ty co? I ty wiesz, że tego pragniesz, i ty wiesz, że masz takie przekonanie, i ty w ogóle jesteś w tym chwili przed prorok postawił kropkę na D. Co prorocy mają robić? Stawiać kropkę na D w twoim życiu. Kropkę na D. Od tego są prorocy. Inni wierzący też od tego są. Prorok częściej, inni wierzący nie będzie, ale ktoś przychodzi i mówi, wiesz, to taka i taka rzecz. Okej. Okay. Ja nieraz się przyglądam, jak ludzie przychodzą i potwierdzają mi, w ogóle nie wiedzą, ale potwierdzają mi pewne rzeczy, wiecie. Dają mi informacje. To jest głos Boga. Następnie, Ewangelia Łukasza 12:56. Duch Święty mówi przez zjawiska w przyrodzie i kosmosie. On przez to mówi. To jest głos Boga. Jest to kolejny element, na który trzeba zwracać uwagę. Różne są zjawiska. Będziesz miał potwierdzane różne rzeczy. Pamiętaj natomiast, że wszystko będzie związane z tymi pierwszymi trzema głównymi elementami, a szczególnie z pierwszym, z wewnętrznym przekonaniem. Następnie Księga Kaznodziei Salomona 3:1. Duch Święty mówi przez ruchy społeczne, polityczne, kulturowe i historyczne. To często jest na pułapie całych społeczeństw już. Rozumiecie? Całych społeczeństw. To są informacje. O stanie Unii Europejskiej. Wiele innych rzeczy. Rozumiecie? To są informacje. Ale to nie są informacje na pułapie podstawowym zaznaczone. Trzeba być czujnym na to, tak? Ale nigdy nie przewartościowywać. Następnie, dwie rzeczy jeszcze. Duch Święty, 5 Księga Mojżeszowa, 32:49. Duch Święty mówi przez życie Izraela. Przez życie Izraela. Rozumiecie? Ja przyglądam się Izraelowi na przykład. Ja nie jestem w ogóle judaistycznie w ogóle nakierunkowany absolutnie. To się też nie jest. Rzeczy się Żydami się nad tym tak mają jakieś. Po żydowsku mają. Nie jesteśmy Żydami. Znaczy może niektórzy z was są. Ja nie jestem. Ja mam takie korzenie rosyjsko-niemieckie jakieś tam. Się tam dowiedziałem. Nie jestem Żydem. Natomiast obserwuję Izraela. Uważam, że Izrael jest zegarem czasu. Zegarem, w ogóle czasowym zegarem świata. I ja się przyglądam na Izrael. Nie? A to jak, to co się tam dzieje, jakie są ruchy, przyglądam się na to. Jeszcze raz mówię. Patrzę, czy Bóg coś do mnie powie.
czy gdzieś coś potwierdzi, czy gdzieś coś... I ostatnia rzecz, Ewangelia Jana 10:37-38. Duch Święty mówi przez znaki i cuda. Co to znaczy, że On mówi przez znaki i cuda? To nie oznacza, że znaki i cuda są rzadkie. Nie, znaki i cuda są częste, bardzo częste. Ale niekoniecznie znak czy cud coś znaczy dla Ciebie. Bo to, że one są, to one są. Ale czasami On mówi przez znaki i cuda. Rozumiecie? On czasami mówi coś do nas. Ja mam na przykład. Modlę się o jedną osobę u nas w kościele i ona upadła na ziemię, zaczęła być uwalniana od demonów. Jej się mózg leczył po tej osobie. O tym ja się dowiedziałem, jak tam nerwy potem odrastały. I mam wewnętrzne przekonanie, żeby jej postawić nogę na głowie. Tutaj postawiłem nogę na głowie. Trzymam jej tę nogę na głowie. Jak postawiłem nogę na głowie, zaczęły się jeszcze większe manifestacje. W ogóle wiesz, trzymałem jej nogę na głowie i demony z niej wychodziły. I tak trzymam jej tę nogę na głowie i przychodzi informacja do mnie, tak? Że, i to było takie bardzo osobiste do tego, co tam przeżywałem, że tego elementu brakuje mi w pewnym działaniu duchowym, że ja muszę tak się zachować w tym działaniu. Rozumiesz? Tak się zachować. Innym razem, kiedy byłem przy porodzie mojej córki, Agata rodziła Sarę i ja pamiętam, trzymałem takie dwie sondy na brzuchu Agaty i Sara się rodziła. Ja zacząłem, jak jej wyszła głowa. Agata krzyczy, tej wychodzi głowa i też zaczyna krzyczeć w ogóle. Ja mówię, jakie zjawisko w ogóle, wszystko, wiesz, no patrzę w ogóle, co za jazda tutaj, no nie? I wchodzi myśl do głowy. Tylko tak będziesz się modlił wstawienniczo. Wtedy, podczas 10 lat temu, blisko, podczas porodu mojej córki, moje zrozumienie modlitwy wstawienniczej wzrosło. Jakiś puzzle został dołożony do mojego objawienia. Pokazuję wam te rzeczy, bo one się zdarzały czasem. Ale podkreślam bardzo ważną kwestię. Wewnętrzne przekonanie jest czymś, w czym musisz się rozwijać i trenować i będzie to od ciebie wymagało największego nakładu pracy. Bądź czujny. Jest tego masa. A więc nie musisz wyczekiwać na wewnętrzne przekonanie. Naucz się w tym chodzić, poruszać. Klaruj też Twoje pragnienia. Niech nie będzie w Tobie miejsca, które nie będzie nazwane jakąś formą pragnienia. Rozumiesz? To jest mega ważna sprawa. Głos Boga jest czymś, co będzie Ci towarzyszyło do końca Twoich dni na ziemi. Będziesz się w tym rozwijał. On będzie początkiem i końcem każdego zjawiska. Kiedy będziesz się uczył w tym poruszać, to Twoje życie stanie się o wiele łatwiejsze. Moje życie stało się o wiele łatwiejsze. Pamiętaj o tym, co mówiłem na początku, w jaki sposób, na pierwszej sesji. W ogóle przesłuchajcie tego sobie kilkakrotnie, jak to będzie na YouTube. Pamiętajcie, że Bóg nigdy nie zejdzie z tego pułapu tonu głosu swojego. On nigdy z tego nie schodzi, on tylko tak mówi. To jest w pewnym sensie ograniczone. Niektórzy ludzie, wiecie, myślą, że to jest tak, że z Bogiem się siada i On tak z Tobą rozmawia i On tak do Ciebie coś mówi, potem Ty do Niego mówisz i to taka rozmowa. To nie to jest. To nie jest. Z drugiej strony to nie jest też postać, która przychodzi to. Ustawić jak kierownik i pójdzie. Nie. Ogarnijcie to wszystko, ćwiczcie się w tym. Zobaczycie, jakie efekty będą z tym związane. Wstajmy, proszę. Ojcze, ja dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Ja dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam słowo i to słowo, ono prowadzi nas.
Duchu Święty, ja chcę, aby to słowo, które dzisiaj zostało zasiane, wydawało potężny plon. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Ojcze, ja dziękuję Ci za to. Ojcze, ja wzywam Twojego imienia Jezus nad każdym z ludźmi dzisiaj tutaj. Ja chcę, żeby każdy człowiek, Ojcze, miał coraz głębsze doświadczenia w słyszeniu Twojego głosu. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie wycinali wszystko to, co nie jest Twoim głosem. Ojcze, ja modlę się, aby w sposób zdyscyplinowany, Ojcze, każdego dnia, trwając w Twojej obecności, uczyli się, jak słuchać Ciebie. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. W imieniu Jezusa. Amen.